You say take me home, I say no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. Zgodnie z następnym punktem programu oddaję Państwa w ręce ludzi, którzy bardzo dużo czasu i bardzo dużą wagę przykładają do tego, żeby byli zdrowi, żeby mieli świetną kondycję, żeby pomóc Państwu zdobyć świetną kondycję, a na poparcie tego, że warto i że warto ćwiczyć, warto pracować, to właśnie temat tego, co się będzie działo przez najbliższe paręnaście minut. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechałem tutaj do Was dzisiaj z bratem. Jesteśmy kulturystami, chcemy Wam zaprezentować, jak wygląda kulturystyka, co można zrobić w siłowni, dbając oczywiście o wygląd i o zdrowie, bo sam trening siłowy wiadomo, że jest tak naprawdę zdrowy, przedłuża życie, przedłuża młodość, no i jeszcze dodatkowo fajnie się wygląda. Także jest dla wszystkich. Na początku się przedstawię. Nazywam się Radek Słodkiewicz. Jestem, można powiedzieć, w tym sporcie od wielu, wielu lat. Byłem kilka razy mistrzem Europy. Byłem finalistą mistrzostw świata. Kilkukrotnie byłem mistrzem Polski. Także myślę, że wiem coś na ten temat. Prowadzę również oczywiście normalnych zjadaczy chleba, którzy chcą lepiej wyglądać, poczuć się młodziej i bardziej atrakcyjnie. A dzisiaj przywiozłem Wam mojego brata. Mój brat to również utytułowany zawodnik. Bardziej może jeszcze utytułowany za czasów juniora, bo był również mistrzem Europy juniorów. Teraz powoli zaczyna startować również w seniorach. I dzisiaj zaprezentuje on Wam rewelacyjną formę, bo jest też kilka tygodni po zawodach, które wygrał. Zawody w sobocie. Także zobaczycie, jak wygląda forma taka naprawdę super doszlifowana. Potem oczywiście zobaczycie też mnie. Ja już w takiej super formie nie jestem jak brat, ale myślę, że też widać, że coś tam podnoszę. Na początku zaprezentuję Wam, jak wyglądają takie mini zawody w kulturystyce, także przedstawię Wam pozy kulturystyczne, bo wiadomo, że że tak powiem... Może na początku dwa słowa. Witam wszystkich serdecznie. Dobra, w takim razie najważniejsze to oczywiście dobra sylwetka, czyli tak zwany line-up. Line-up prezentuje sylwetkę zawodnika, proporcje między rozwojem poszczególnych grup mięśniowych. I tu już nie chodzi tylko o same wielkie muskuły, tylko o to, żeby wszystko było równomiernie rozłożone, żeby to ładnie wyglądało. Taką sylwetkę prezentuje się przodem i tyłem. Tyłem, Tomek. No i oczywiście w niektórych zawodach zależy też od federacji, od tego... Najszerszych grzbietów przodem. Najszerszych grzbietów, czyli plecy, ale które pokazujemy od przodu, czyli zobaczcie tu pod pachami takie mu powychodzą motyle, jak to niektórzy mówią na to. Prosimy do tyłu. Teraz następną pozą będą bicepsy tyłem. So faithless, lost on
płeć piękna, nie zawsze silniejsza, ma pierwszeństwo. Nie zobaczymy, na ile sił mają te panie, które się do nas zgłosiły. Pierwsza będzie Ania Kazimierczak, prosimy. Ja zaprezentuję, o co chodzi. Kładziemy się na ławkę. I teraz tak, wytłumaczę, o co chodzi. Liczymy tylko te powtórzenia, które dotkną, dotknie się do klatki gryfecia. Okulary zdjęte, że będzie na poważnie, tak. No i uwaga, Tomyka zakuruj, żeby było bezpiecznie, żeby się tipsy nie połamały. I jedziemy. Do klatki, to trzeba dotknąć do klatki. Raz, tamte się nie liczą. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pięknie, 35, do końca, 36, super, brawo! 36 ruchów. No niestety, powiem tak, że ten rekord będzie konkurs dla dzieci i potem ogłosimy dopiero wyniki. Także zapraszamy teraz panów. I już mówię po kolei. Paweł Biedrowski pierwszy. Oczywiście nie będziemy tym gryfem wyciskać, bo tu nie ma żartów. Widziałem tutaj kilku takich tęgich chłopów, więc myślę, że chyba damy im jeszcze po zacisku. Będzie 55 kg. Zasady te same. O, tutaj widać, że będzie od razu, jest siła. Klata jest. Damy sekundę, nie? Nogi najlepiej sobie wbić mocno w podłogę, żeby było takie mocne podparcie. No i jedziemy. Uchwyt taki troszkę szerszy niż barki najlepiej. Nie za szeroko, żeby tam się coś nie stało. I jedziemy, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sześć i pół lat. Super. No to uwaga. Amelka, gotowi? Jesteśmy do liczenia? Trzy, cztery. Jedziemy. I raz, pięknie. I nóżki do tyłu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I ręce do góry. Siedem. Ręce do góry. Osiem. Pięknie. Dziewięć. Także zapraszamy trzech uczestników, jakichś krzepkich panów. No, ty na razie jeszcze chyba nie dasz rady. Myślę, że może za dwa lata. Prosimy tutaj z boku. A my może pokażemy, co? Tak. Znaczy ja nie będę pokazywał, ja będę liczył. W liczeniu jestem lepszy. No to uwaga, 32 kilo. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, mocno, 28. No pięknie, pięknie, 28 razy, myślałem, że będzie 32, bo jak 32 kilo, to na 32 razy, ale 28 do pobicia. Gorzelańczyk. Prosimy, pierwsze miejsce. No i pierwsze miejsce, niesamowity wynik. Zdeklasowała rywali, 36 powtórzeń, także 10 powtórzeń więcej. Piękny, piękny różowy puchar, super.